Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z testowania mapek na naszym serwerze HunPosh Server na Trackmania 2 Stadium. Dzisiaj przygotowaliśmy 8 mapek od Rafixa oraz Ziutka i jeszcze mnóstwo map czeka na przetestowanie, ale to już w następnych odcinkach. Lecimy. Dzień dobry, Kulfaniku. Dzień dobry. Będziemy testować. Pierwsza mapa jest od Rafixa. Mamy 3 mapki od Rafixa i 5 od Ziutka. Także testingujemy. Ej! To już było! Było. To już na 100% było! Było. Też kojarzę. No to czemu on to jeszcze raz wysłał? Nie wiem. Ja jestem pewien, że ta mapa już była. Wiesz, czekaj, coś podobnego nie, było. Nie, podobna była, podobna no, była, ale nie taka. Podobna, tak, bo tam się jechało na wprost. Tak, się, także. Się nie do końca jedzie na wprost. To strollował nas, popatrzcie się, no widziałeś go? No. Ale troll jeden, no. No jest bardzo podobna. Ej, to jest w ogóle po Sibru? Ja tam widzę tę metę. What the heck? Dobra, jest po Sibru, bo ktoś to dojechał. Ale jak? Ja się pytam, hau, hau, hau. Także a czekaj, jest... bo tu jest... Jest druga meta? A jest meta tak, wstecz! Tak, nad nią. No tylko jak do niej dojechać? No bo jest drugi checkpoint, nie? No jest drugi checkpoint. No i co, po prostu przypuszczam, że... tym, no, gra slajdem, tylko... Dobra, trudna plansza, okej, jest inna. Co prawda motyw bardzo się powtarzający z tego... Z tego przedniej. On w sumie takie robił, czy to była ziutka mapa, ta taka z tym właśnie... Kurde, teraz już nie pamiętam, wiesz, to nie jest takie proste zapamiętać wszystkie, bo ich sporo było. Natomiast, głosowaliście też po poprzednim odcinkiem, czy jedna z map ma zostać, czy nie. Większość była jednak na tak, że ma zostać, także mapa zostaje. Ale wiecie co, jest to o tyle utrudnione, że postanowiliśmy, że to raczej my będziemy decydować, czy mapa się nadaje na ten serwer, czy nie. No bo to jest, wiecie, to jest jednak... Ewentualnie wy, jeśli chcecie zdecydować, to możecie mapce zostawić dużą ilość łapek w dół, bardzo dużą ilość łapek w dół. Na pod mapą oczywiście, nie pod odcinkiem. Tak, pod mapą oczywiście. Tam w prawym górnym rogu macie łapki, zostawiacie tam łapki. Ja będzie dużo w dół, to po prostu... To wtedy postanowimy, czy usuwamy, czy nie. Kili mnie. Ta zostaje. Podoba mi się. Jest trudna do przejechania, ale tak. Możliwa, więc jak najbardziej zostaje. Dajesz skipka i lecimy z kolejną mapką. No to klik skip, next. W sumie też możesz sam skipować, nie? Tak, ale jakoś tak, wiesz... Tak, nie, wiem, tak. Masz od tego ludzi, a ty... No, mam ludzi właśnie od tego, także tak, jak tak. Najbardziej tutaj... Proszę, także tak, jak najbardziej ta mapka, moim zdaniem, zostaje. O, kolejna od Rafixa i ta wygląda na... Dziwną. Dziwną. Ale jak wszystkie Rafixa, z tego co widzę, ale to chyba o to chodzi, to są LOL mapsy, no... No to tak... właśnie. One mają być dziwne, założenie. Taki trochę LOL maps, taki trochę... LOL HUN PUL KUL POSZ coś tak jak... To jest nawet, się nazywa LOL MAP 2 i 11 sekund jest jego rekord, więc jak najbardziej tutaj... Czekaj, bo tutaj widzę, że... Chwila. No, wykonałem. Aha, a gdzie jest checkpoint jeszcze? No właśnie! Ej. Wiem gdzie. Tu trzeba nawrócić. Tam trzeba dolecieć i... Chcesz czekać, tam w ogóle trzeba pojechać? Ja pierdziu, to będzie cholernie trudna plansza. Chyba trzeba pojechać, bo nie doskoczysz inaczej, wiesz? Ojojoj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ojojoj. What the hell? To... Czekaj, ale z drugiej strony da się wycofać od razu do tyłu. Tak, tu nie chyba... Tu nie trzeba... Nie trzeba tutaj. Tu się po prostu nawraca. Aha. No i dobra, no i to jest całkiem zabawna mapa, w sensie no jest w niej... No bo ja bym pewien, że tam trzeba, wiesz, tam wyskoczyć, żeby tutaj potem doskoczyć z powrotem, nie? I... A to... O, 11 sekund poprawiłem. No jest to ewidentnie nie za prosta mapa, ale... Ale fajna, podoba mi się jej taka... Popierdzieloność, nie wiem czy wiesz o czym mówię. Taka fikuśność, taka inna. Nie wiem czy takie było założenie, czy to nie takie było założenie. Wydaje mi się, że takie. O, jeszcze poprawione.
No, natomiast dalej nie wiem, jak on to zrobił w 8-9 sekund. No, też właśnie nie wiem. Bo to jest takie już, no. Bo ja tego w ogóle chyba, nie mogę dojechać. Ty, a delete nie zadziała tam na tym? Właśnie się zastanawiam, czy nie zadziała, tylko żebym na pewno doleciał, to bym ci powiedział, jak nie dole. Doleciałem, byle jak, ale doleciałem. Nie. Delete dalej w tą samą stronę. Mhm. Dobra. Ale... w sumie nie wiem, czy by tego nie szło na wstecznym po prostu, delete na wstecznym, nie? No to nie wiem, co będzie szybsze, szczerze powiedziawszy. Bo jak dobrze nawrócisz, to chyba szybciej jednak... Żeby cały czas w meta napierdzielał ten... Dobra, dawaj skipka, bo mapa zostaje, a już długo na niej posiedzieliśmy. Ostatnia próba. Nie wyszło. O, Flynn, ale to początek odcinka, to coś nie tak. To wcześniej trochę, no. No. Miał przedwczesne wejście. Minus, minus, Krzychu Chmurka. No to, o, dużo osób dało łapkę w dół, patrz. Już 3 osoby dały łapkę w dół. A mi się podoba. A mi się podoba ta plansza i ona na razie zostanie. Zostanie, no chyba, że nawalą za 30 minus, to... No to wtedy tak, ale mi się na razie bardzo, bardzo, bardzo podoba. Jest inna, jest ciekawa, jest lol. Tak, jest lol. Dobra. Technical and lucky map. O kurde. Druga część mi się podoba, nie? Ale w sensie to lucky map, nie? Technikal już niekoniecznie. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu będzie. No dawaj, no. Przecież nie jest tak wielka ta mapa, żeby 33... Ale Flynn szedł, wiesz, i to. Aha, no i się wszystko zmuliło, dobra. 36 sekund w ogóle ma ta mapa. Tak, trochę długa. Trochę długawa. Ale zobaczymy, jak się ją przejeżdża, nie? Bo jeśli jest tylko techniczna... Oj. Oj, co tu jest? Co to jest? Dobra, tu trzeba było zawrócić. Znaczy się na tych antyprzyspieszaczach w drugą stronę. Jesteś pewien? Bo oni tu próbują się przez bandę przebić w ogóle. No tak, bo tam jest checkpoint. Oj. A tu się trzeba bo tutaj postawić. Trzeba w lewo skręcić na tym antyprzyspieszaczu, dobra. Tak, i tam potem, jak będziesz leciał, to się musisz obrócić do góry kołami, bo inaczej... Oj. Podbita. Nie wiem, czy tu jednak przez bandę się nie lepiej przebijać. Chociaż to trudne będzie. Ale mnie teraz coś w gardle zaczęło drapać. Kłaczek. No kłaczek, dokładnie. A może... Przebiłem się przez bandę i to będzie chyba... Znacznie szybciej, no pewnie, że tak. Wiesz co, to zauważyłem, ktoś tu zrobił, pojechał w ogóle obok, nie? No też można po prostu wycofać i... No, i to czasem może być lepsze. Nie wiem, czy przebicie nie będzie szybsze. Będzie znacznie szybsze przebicie się, tylko że trzeba poprawnie się przebić. Natomiast potem jest... Dla mnie to jest problematyczne dość mocno. Żeby się tam trafić! W ogóle, żeby dolecieć! To dolecieć to jest nie problem, tylko weź tam teraz... traf! No, ale jest to przejezdne, bo ludzie dojeżdżają. Jest mapka trochę trudniejsza, trochę na podrasowanie skilla. Podoba mi się. No, trochę się powiem jej długości, nie? Że będzie coś nie tak, ale nie ma tragedii, nie? No nie ma tragedii, tylko trafić. Ajajaj, no właśnie, tylko że na... Tylko jak to wylądować, żeby nie na tym, nie na dachu, nie? To znaczy, ja myślę, że to by było fajnie pewnie w ścianę uderzyć i... No możliwe. Żeby się ściana odbiła i postawiła na koła, nie? Moim zdaniem też zostaje. Skipek. Próbuję jeszcze ostatni mój dojazd. Nie wyszło, ale ja to kiedyś przyjadę i będę tu miał pierwszy lokal. Ja też. Będziemy mieli równo ten... Tak, egzekwo pierwszy lokal. Egzekwo pierwsze miejsce, dokładnie. No. Widzę, że Krzychu Chmurka to wszystko mu nie pasuje. Ale widziałem też pociąg, plusik. Tak jest, mi się podoba. Dobrze. Mi się podobała mapa. Wyścigowa mapa, o! Jest wyścigowa mapa. To teraz ziutek w ogóle, tak? Bo tamto to chyba był jeszcze Rafix, nie? Tak, tamto jeszcze był Rafix, no. Już mamy ziutka. Dobrze. Będziemy się ścigać w końcu. W końcu wyścigowa mapa jakaś. A nie same lole i farty i techniki. W końcu coś do wyścigiwania się, nie? Ale znowu 30 sekundówka. O, Ryseta jest, będzie robił te. Będzie robił... No, same daddy. No, tam czytałem, że dlaczego, bo on wykupił coś tam. Tak, że niby coś tam wykupił, bo go stać i... O kurde, czekaj. Oj, nie, to jest spok. Dobra, to git. Przeskąd git.
Nawet fajny bym powiedział. O, i w końcu mnie posłuchał i zrobił automatycznie zmieniającą się kamerę. Wow. Nie trafiłem. Ta dziura mnie zaskoczyła w drodze. A tutaj co? Oj, tam potem będziesz miał taki wyskok, chyba nagra slajda, tak. Na razie to chciałbym... Ale nie, jest fajna. Powiem ci, taka bez problemu większość przejezdna, nie? Aha, słup po środku mnie trochę też zaskoczył, ale jadę. Ale jadę. Gdzie ty tego skoka na grass slide'a masz? W prawo, w lewo ten grass slide? W prawo. Kurde, w prawo. Szlak by zatrafił, nie było widać. Mhm. Nie, jest przejezdna i jest nawet no, bardzo jest przyjemna, bym powiedział. Całkiem fajna, no taka. Nawet troszkę techniczna, bym powiedział, taka. No jest bardzo techniczna. Taka, no, jest fajna. Mitos, no. Spoko plansza. Mi się podobie. Mi również. I dobra, bo kamera się zmienia, nie? To jest plus, że się kamera zmienia, bo to jest dobra na palmę, nie? No tak, to prawda. Na długim live'ie można się pobawić. Aha. Aj! Za mocno tego grasa zrobiłem, ale dobra. Za mocno grasa? No. Mam drugi lokal, już nie mam. Ja też za mocno grasa zrobiłem, ale na drugi lokal pojechałem. Fajna plansza. Aha. Podoba się mi, naprawdę. I daddy wchodzą. O! Parsetas też ma daddy? Tego słupa tu zrobił na środku, no. No ten słup na środku jest straszny tam, to prawda. Dobra. Nie wchodzą mi w ogóle te. Nie wiem jak tobie, ale nie chcą mi tu wchodzić za cholerę drifty. Mhm. Ale jest bardzo fajna plansza. Skipek i zostaje. Zostaje, jak najbardziej. Bardzo dobra plansza. Nawet taka bym powiedział, że jedna z fajniejszych dzisiaj. No Lukas, co tam minusy? Jakie oni dzisiaj są marudy w ogóle, masakra straszne, w ogóle. Straszne. Ja w ogóle zastanawiam się, czy... Krzychu dał plusa, pa! Niemożliwe. Bardzo fajne plansze. Bardzo. Ja wyłączam czat, bo nawet nie chcę tego czytać, bo się będę tylko denerwował. O, a to może być spoko. Wygląda dość prosto. Ale... No chociaż ten przeskok nad tą tablicą może być trudny. Tak. Też mi to przeszło przez myśl. Czy kto to jakimś tirem wjechał? No, dawaj. Blin, ogarnij o kompa, żeby tak się długo nie ładowało. No nie, no dobra, no ale faktycznie, no co jest? Weź zainstaluj tego Millennium albo coś, nie, żeby się szybciej 98 działało. Czy coś. Tak, żeby to szybciej działało, a nie 7, ale się pokusił. Tutaj trudno. Ale dobra, jadę. No i teraz ten przeskok... Ej! Ja to zrobiłem pięknym piruetem. Ja... Kurde, zaraz jaki czas zrobiłem. No i zaraz za tobą jestem. A już nie. Takie zaraz to może... Nie, no! Byłem zaraz za tobą, chwila. Chwilę byłem, zanim inni dojechali. Ale fajna plansza. Pytanie, czy za każdym razem tak fajnie tam wybija, nie? Nie za każdym razem tak fajnie wybija. Tak właśnie też myślałem, że się nam po prostu przyfarciło, nie? Tak mega. Teraz to już tak fajnie nie było. O, teraz ładnie to wyląduje. Wow. Ej, wbrew pozorom nie jest taka prosta mapa. Nie jest, ale bardzo mi się podoba. W sensie tak, jeszcze taka... razem nam się po prostu siadło fajnie, wartło, ale no... Nie jest takie. Czasami to się da jeszcze na tej bule tam wylądować przy tym pierwszym skoku, nie? Bo to by wiele mogło zmienić. Mhm. Powiem tak, na razie... W zasadzie ze wszystkich, które testowaliśmy, to jedna mi się trochę mniej podobała, a tak to... A tak to na razie to bez najmniejszego problemu wszystko jest gitlesiosko. Aj, mogę to bardziej prosto pojechać. No, wyprzedziłeś mnie. No. Teraz to na pewno będą minusy na czacie, dobrze, że mam wyłączone. Bo nam za dobrze poszło. Okay, Lukas nas wyprzedził, to jest nadzieja, że nie będzie minusował. Wow. Kurde, tam no ciężko wyrzucić. No dobra. Bo tu trzeba przede wszystkim sprostować jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o Hun Posha. To nie jest serwer dla spoceńców. Wiem, że tak. Ludzie, są tutaj ludzie, którzy oczekują, że tu mają być jakieś mega trudne mapy. Nie, to są mapy relaksujące. Zabawne, relaksujące. Tak, zabawy dla relaksu, na live'a, na spokojne jeżdżenie, a nie do pocenia się. Do pocenia się macie inne serwery. A ja zapraszam cię do skipnięcia i... Okej.
Oj, dobrze, że w tym momencie. Skipuj, 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 skipuj. Kurde, tak. Nie zdążyłem. Jak pięknie. No to jest idealny moment. Co, tutaj też będą dawać minusy, aż odpadł? Tak, ja pierdzielę w ogóle, co za... Zajebista łapka w ogóle. No właśnie. Ta była naprawdę to fajna. To są ewidentnie spoceńcy po prostu i spoceńcom się nie podobają takie proste mapy. No to jest trudno, niech się pocą, ale... Ale zostają te mapki na razie. Która to jest teraz? Przelot przez pierścienie. Szósta? Mówisz? Jeszcze trzy? Siódma? Nie wiem. Jukebox list. Zaraz ci powiem, ile to zostało do końca. Poza tą jeszcze dwie. No to tak jak mówiłem, 8 mapek to jest idealna w ogóle liczba na tego typu odcinki. Dobra. Ojojoj. Co jest? To jest press forward map? No, tak prawie że. No. Tylko, że nie przełącza się kamera, dobrze widzę? Tak. Znaczy się na początku się nie przełącza, potem się przełącza. Aha, i to jest tyle, okej. Okay. Aha, tutaj, dobra, tu napra... Aha, dobra, nie zauważyłem tego skrętu. Tego rozwidlenia drogi. Dobra, jadę. A i tu pewnie przeskok na środek. Aha, i to koniec. No i fajnie. No i dwa pierwsze miejsca i mapka przechodzi. Wszystko w temacie. No. A niektórzy myślą, że mają coś do powiedzenia, no. Tak. Przecież ta mi się wydaje troszkę już za prosta, ale... No jest taka... Chociaż z drugiej strony są prostsze mapy u nas na serwerze, które, wiesz, tutaj przypuszczalnie będą już... No chociaż zobacz. 200 tysięcznych w stosunku do nas ktoś nadrobił. No. Tak można zrobić takie czasy. No. Także tu jest sporo do nadrabiania, tak mi się wydaje. To jest mimo wszystko, wiesz... To się wydaje, ale to nie jest jakaś super prosta plansza. Znaczy się niby jest proste, bo dużo idziesz do przodu, tylko... Tu w sumie chyba znaczenie ma ten jak przeskoczysz, by tam fajnie wylądować i ten zakręt zrobić jak najciaśniej, nie? I też jakoś mocno się nie podbić. Tak, to już jest już lepiej, o. O, jakoś ty to uczynił. To już nice. Jechałem do przodu. A mnie tutaj czasami żuczkuje w ogóle na tym, jak próbuję coś kombinować. No nic, dobra, zostaje plansza, możesz skipować. To szybko skipuję, zanim dojedziesz. No wiesz, byłem na samym początku, więc jak najbardziej. No, ale wolałem skipować, żebyś przypadkiem nie zrobił pierwszego, nie? Jak najbardziej fajna plansza. Trochę wywaliło mi nagranko, więc ta plansza będzie krótsza, natomiast udało się dotrzeć jeszcze tak, żeby w miarę ją nagrać. Dobra, czy ona jest trudna? 13 sekundówka. Ale trzeba się po prostu wstrzelić pomiędzy rurki i te, tak? Sam początek jest w miarę, ale sama końcówka jest bardzo trudny skok na końcówce. Ja na razie nie mogę tego początku przeskoczyć, szczerze powiedziawszy. O, ale Spoceńcowi już się podoba, nie? Spoceńcowi? A, bo to Lukert, dobra. No jest faktycznie, sam skok do mety jest cholernie trudny. Trzeba tam dobrą prędkość mieć, żeby tam doskoczyć, nie? No się cała reszta też jest trudniejsza, ale nie aż tak, nie? Dobra, Ez. Weź wyjdź. Fajna plansza. Ja to 4 minut próbuję przejechać. Zajebista plansza, o co ci chodzi? Co za gość w ogóle? Co za... Ten pierwszy skok jest najtrudniejszy. Co za spoceniec. Eziacka plansza, jak fajna. Jak ten pierwszy skok mi na tym wychodzi, to teraz nie mogę tego pierwszego skoku właśnie zrobić. Nie trafiam. To już ten wiek, nie? Weź, bo ja tego nie przejadę teraz, no. Ach, drugi raz przejechałem. Nie przejechałem. Zatrzymałem. Kurde, połową samochodu byłem. No nie udało się. Natomiast plansza jest spoko, więc jak najbardziej... Tak, ja też chcę, żeby została, oczywiście. Zostaje. Wyłączam czat, bo nie będę tego czytał. Nie będę tego marudzenia czytał. Nie będę! Hej, nie to już. Właśnie nic nie piszą teraz, nie? No standardowo. Kurde, to jak na... I ostatnia plansza. Na dziś. Ostatnia! No. Ostatnia. No dawaj. No w ogóle, jak byłeś offline chwilowo, jak ci się kom wysypło, to offline się nabiło swojego kompa.
że to niby jego miał być komp gorszy od twojego, nie? Nie żeby coś, nie? Nie żebym go podpierdzielał, nie? Tak jak on nie, mnie podpierdzielał. Spoko, znaczy absolutnie, wiesz, nie gniewam się, sporo dzisiaj osób poleci z tego serwera, no i tyle, no. Absolutnie bez urazy, no. Mam nadzieję, że w tą stronę też urazy nie będzie, no. Czyli muszę włączyć ludków, bo tu będzie, no tak. No, tak to. Oj, ten no, ten cofacz to taki jest nieoczywisty, taki, mhm. Wiesz, w sensie... Zaburza dynamikę. Tak, i wydaje ci się, że tutaj wyjedziesz... Czekaj, ej, tu trzeba skoczyć na lewą stronę. Na checkpointa. Aha, dobra, no to ma sens. Okej, bo tam potem... To trzeba przeskoczyć nad tymi baryereczkami, dobra, to ma sens. No, bo mówiłem, że jest nieoczywisty. No. Czekaj, bo znowu sam nie mogę przeskoczyć. No, ale też nie mogę tego pierwszego skoku teraz wykonać. O, jest pierwszy skok. Oj, oj, oj. Tylko gdzie dalej? Co dalej? Właśnie. Gdzie? Czekaj, muszę wyłączyć jednak ludków, bo strasznie mam zaspamiany ekran. Aha. Wypadałoby to dojechać, zanim się podejmie decyzję, czy to w ogóle... Lukas myślę, że będzie zadowolony, bo przejechał. To jest trudna mapa, więc... A, czekaj, bo to pokazuje na prawo, dobra. Drugi skok trzeba na prawo, tam strzałki się pokazują, że na prawo. Okej, okay, nie trzeba tak mocno na prawo. Strzałką. A, tu! Dobra, przeskoczone. A, i tu znowu na prawo, ja pierdzie... Tylko gdzie na... Jezus, co za... To jest checkpoint przecież, to jak? No właśnie, nie wiem. Wow. No powiem wam, że to jest jedna z trudniejszych planż, które dzisiaj testujemy. Mhm. Katryn, gdzie to jest mapa na farta? Kobieto. Trzeba mieć skilla. Nie widziałeś mapy na farta. Gdybym to była mapa na farta, to ja bym tu już miał pierwszy lokal. A nie mam. Przeskoczone. I gdzie tutaj? Nie wiem, o co chodzi. Chyba, że trzeba spaść na dół. Mówisz? Nie. Kompletnie nie wiem, o co tu chodzi. Zostawię ją tylko dlatego, żeby ludzie potestowali, czy to jest faktycznie fajna plansza, bo na razie jej nie rozumiem kompletnie, nie? Ja sobie to przejechały niby, ale... No, czyli jest przejezdna, no. No. Dobra, jeszcze ostatni przejazd, pojadę po prostu za ludkami. I to próbuję teraz od checkpointu zrestartować już, nie? Bo to tak wiesz... To jest taktyka na przejście tej mapy. Aha, dobra, już chyba widzę, gdzie to trzeba wskoczyć. Tylko, że tam znowu ta podpowiedź, że trzeba w prawo, jest chyba błędna. Jest myląca, bo to jest chyba do tej dolnej, do tego dolnego skoku. Tak. Dobra, tam trzeba skoczyć do góry po prostu, na lewo. Tak jest, tu jest checkpoint, dobra. Ten zaliczony. To jest ostatni checkpoint. No i dojechane z czasem 53 sekundy. No i dało się. Dobra. Aha, tu jeszcze jest. Taki skok. Dobra, ja z czasem 44 sekundy, także cię wyprzedziłem na koniec. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa. Na razie, cześć.